Jestem gotowy. Bardziej gotowy już nie będę. Siema, tu Seba Motomity, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiejszym naszym gościem jest jedna z legend klasy 600, no i też 1200. Jest to Suzuki Bandit, akurat w naszym wydaniu 650 z roku 2006, a to oznacza, że jest to ostatni olejak z gamy Suzuki Banditów. Zapraszam Was na oglądanie odcinka i jedziemy z tematem. I od razu powiedziałem, że to jest ostatni olejak z gamy Suzuki Banditów. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest ostatni w ogóle olejak, który produkował Suzuki, bo ostatnim olejakiem, to powiem na dzień dobry, jest Suzuki GSX 1400, który był produkowany aż do 2008 roku. Historia olejaków. W ogóle co to jest olejak? No bo tak się mówi, wodniak, olejak i tak dalej. Chodzi tutaj o to, że Suzuki w 1985 roku opatentowało, wynalazło i wdrożyło do produkcji coś takiego jak SAX. Wiem, że to brzmi trochę jak po angielsku gówniany albo słaby, ale chodzi tutaj o Suzuki Advanced Cooling System. Chodzi tutaj o to, że motocykl w ich filozofii miał być, czy silnik właściwie, miał być chłodzony powietrzem oraz olejem. Co nam to dawało? No dawało nam to, że nie potrzebujemy dodatkowego układu chłodzenia, cieczą. Co nam to dawało w praktyce? W praktyce dało nam to, że pierwszy motocykl seryjny, który wyszedł z tym saksem, to było GSX-R750 i on wyszedł w roku właśnie 85. I powiem tak, konkurencja w tamtym czasie, czyli m.in. na przykład VFR 750 albo Yamaha FZ 750 ważyły wtedy około 230-240 kg. To były sporty, ale to były stare, ciężkie sporty. Co zrobiło Suzuki? Suzuki wymyśliło tego olejaka, dało do GSX-era silnik chłodzony olejem i powietrzem oraz zrobiło jeszcze jako pierwsze ramę aluminiową i osiągnęło wagę 190 kg. To jest 30-40 kg lżejszy motocykl w sporcie, w motocyklu sportowym niż konkurencja. Do tego GSX-R 750 miało 106 koni, konkurencja koło 100 koni, więc mieliśmy o 30-40 kg lżejszy motocykl, a z drugiej strony troszeczkę więcej mocy. No łatwo się domyślić, że pierwszy GX 750 zmiótł wszystkich z planszy. Wygrał na dzień dobry La Mans 24 motocyklowe, zajął w ogóle dwa pierwsze miejsca i to mimo tego, że jeden z kierowców wyrypał się na jednym z zakrętów. Mimo to dogonił, nadgonił wszystkich i tak dwa pierwsze miejsca należały do Giksów. Wygrywał również w innych formułach rajdowych i tak naprawdę no to dziecko było troszeczkę takim strzałem w dziesiątkę, było takim troszeczkę złotym dzieckiem. Nastała era olejaków. Od 1985 roku powstawały nowe pojemności, nowe motocykle otrzymywały olejaki, a sam olejak zyskał miano niezawodnego, nieśmiertelnego silnika, nie do zarypania. Wynalazkiem wieńczącym tak naprawdę tą technologię było wsadzenie tego olejaka do Suzuki GSX-R 1100, który miał 150 koni i zyskał właściwie miano niezajebalnego silnika. Ostatni olejak powstał, tak jak mówiłem, w 2008 roku. GSX 1400 z niego skorzystał, a my tutaj mamy ostatniego olejaka, jeśli chodzi o Suzuki Bandita. I jest to rocznik modelowy 2006, rejestracja 2007. A jak mówię, tam na dole ten suwaczek się przesuwa? Dobra, bo to znaczy, że wiesz, mikrofon łapie. Bandit wprowadzony w 1995 roku. Korzystał z tej technologii aż do 2006 roku, co jest troszeczkę żenujące, że w roku 2006 ten motocykl był wydawany z technologią z 1985 roku, czyli 21-letnią technologią wtedy. I jeszcze do tego wszystkiego na gaźniku. Ostatni gaźnikowiec. I właśnie w 2006 roku skończyła się era olejaka i zaczęła era wodniaka. Ten silnik został przebudowany na wodę i od 2007 do 2012 roku był jeszcze produkowany bandziorek w wersji wodnej, co możecie zobaczyć właśnie tutaj. W zeszłym sezonie robiłem test wodniaka. Jakie zmiany zaszły w 2005 roku między wersją 600 a 650? 5 N więcej i 7 kg mniej to bardzo krótko wyjaśnia całą sprawę. Katalogowo ten motocykl ma 78 koni mechanicznych i 59 N, co potem w dalszej części filmiku okaże się mało w sumie wartościową informacją. 3,9 do setki, Vmax 200 na godzinę deklarowany przez producenta. Licznik, z racji tego, że zawsze odrobinę przekłamuje, pokaże nam tutaj nawet 230 i 225. Tyle osiągniemy nim licznikowo. Bak paliwa 20 litrów, a masa tego pojazdu z płynami to 225 kg. Silnik to sprawdzona konstrukcja pojemności 650... A co to takiego? Nie zapomnij polajkować film i przesłać do znajomego. Przed chwilą mówiłem, że dane techniczne, czyli te 78 koni, 59 N, nie są takie ważne w przypadku tego motocykla. Dlaczego? No właśnie, bo to jest troszeczkę takie dziwne uczucie ambiwalentne, dlatego że silnik jest tak mega elastyczny i ten moment generuje w tak dużym zakresie obrotów, że właściwie mamy poczucie, jakbyśmy jeździli naprawdę 100-konną 600. W dolnych partiach obrotów praktycznie nie ma tutaj wibracji. Silnikiem możemy zejść nawet do 45 km na godzinę na szóstym biegu i w momencie, jak go odkręcamy, to on po prostu nabiera prędkości. Nie drży, nie zmienia nawet tonu swojego, on po prostu zaczyna nabierać równo prędkości. No spróbujcie zrobić to ze swoimi SV-kami, ER6-kami i jakimiś zeciorami 650-kami. No jest to absolutnie niewykonalne, to co tutaj jest po prostu normą. Wbijamy sobie szóstkę, jedziemy sobie 60 na godzinę, schodzimy nawet do 50, wyjeżdżamy spoza terenu zabudowanego bez żadnej redukcji, odwijamy, a motocykl potulnie zaczyna nam się rozpędzać. Górą idzie również całkiem zacnie i naprawdę ciężko tu się doszukać jakiejś takiej wielkiej różnicy między 100-konną 600, jakimś GSR-em na przykład, albo Fazerem, a tym motocyklem. Na dowód tego pokażę Wam porównanie przyspieszenia od 60 na godzinę na trzecim biegu między GSR-em a Banditem. Praktycznie różnicy nie ma do samych 160 na godzinę, gdzie akurat kończy nam się trójka na Bandicie, a GSR jedzie jeszcze do 180. I tak naprawdę to te wszystkie 600, które mają około 100 koni, Fazery, GSR-y, Hornety, one tak naprawdę do przyciągnięciu tylko i wyłącznie do samego czerwonego pola zyskują tym, i w zasadzie tylko tym, że mają dłuższy zakres obrotów, przez co my w Bandicie musimy już zmienić bieg, a w GSR-ze będziemy ciągnąć jeszcze te 20 km więcej i o tyle wyprzedzimy Bandziora. Natomiast w całym zakresie obrotów, no to Bandzior zeżre nam GSR-a. Na przykład w elastyczności na ostatnim biegu przy 60 na godzinę, właściwie na którymkolwiek biegu, tak naprawdę zanim GSR się obudzi przy tych 9-10 tysiącach obrotów, to Bandziorek jest już sporo daleko i tak naprawdę to GSR-em gonimy Bandita, a nie odwrotnie. To jest właśnie zadziwiające i to jest taki szok troszeczkę dla mnie, no bo zawsze podchodziłem jednak do tych Bandziorów jako takich słabszych motocykli. No na papierze naprawdę mają po 20-30 koni mniej, ale ten moment obrotowy jest dostępny w połączeniu jak gdyby z fajnym zestopniowaniem skrzyni biegów. Powoduje to, że ta moc jest dostępna praktycznie od 3000 do 10. On tak naprawdę z elastyczności zeżre nawet jakąś ER6. Okej, no może nie to, że zeżre, ale dotrzyma kroku. ER6, Zeciorą, SV-ką, Fazerą, 600-tą, GSR-ą. Także nie patrzcie w tym motocyklu generalnie na dane techniczne, bo po prostu rzeczywistość potem na koniec troszeczkę inaczej wygląda. I jeszcze dodatkowo pokażę Wam elastyczność w porównaniu z ER6. Zaciski toki co? Toki co? Hebel w motocyklu na pierwszy rzut oka wydawał się dość taki lekko gumiasty. On oczywiście hamował ten motocykl, ale nie było tutaj jakiejś super responsywności ze strony układu hamulcowego. Natomiast po zmianie klamek nałamane, które dają dużo siły, większą siłę przełożenia łapy, no to stały się praktycznie heble dwupalcowe i naprawdę, no kurczę, złego słowa nie mogę powiedzieć na temat tego układu hamulcowego. On po prostu najzwyczajniej w świecie daje radę. Żeby tego było mało, no to jako jeden z nielicznej konkurencji ten motocykl mógł być wyposażony w ABS i ten właśnie egzemplarz jest wyposażony w ABS. I to jest porządny całkiem ABS, który się nie psuje. Generalnie łamane klamki wykrzesały ten potencjał z tych hamulców i no ciężko powiedzieć cokolwiek złego. Przy dobrym kapciu całkiem fajnie te tarcze żrą tutaj, albo są żarte bardziej przez zacisk i naprawdę wytracanie prędkości jest takie, bym powiedział, dość bardziej niż wystarczające. Może nie zachwycające, ale bardzo dobre. Z analizy danych statystycznych wynika, że aż 96% widzów Motomitów nie subskrybuje kanału. To błąd. Należy to natychmiast naprawić. Dlatego chciałbym Cię zaprosić na mój bezpłatny webinar, w którym w prosty sposób pokażę Ci, jak możesz zasubskrybować kanał Motomity. Link znajdziesz w opisie oraz w podpiętym komentarzu. Zamiast w tym motocyklu, no to raczej jest taka typowa, stara szkoła japońska. Tutaj absolutnie nie oświadczymy oczywiście żadnego upside-downu. Tylny zawias ma wstępną regulację wstępnego naprężenia, sprężyny. Z przodu mamy taki zawias, jaki mamy. Co nam to daje? Na pewno motocykl nie jest tak responsywny przy prędkościach, powiedzmy takich około 100 na godzinę jak GSR czy ER-ka. Tamte motocykle bardzo łatwo i bardzo mocno i bardzo fajnie reagują na ten przeciwskręt, bardzo fajnie się składają i to jest taki zawias w tamtych motocyklach, mówię tu o GSR-ze i ER-ce na przykład, albo zeciorach, taki bardziej powiedziałbym chyba miejski, tak bym to określił, bo on służy do takiego szybkiego składania motocykla. Tutaj tak naprawdę szybkie, techniczne, ciasne, szybkie zakręty będą wchodziły dużo słabiej, może nie dużo słabiej, ale odczuwalnie słabiej, to na pewno. Natomiast to, co dostajemy fajniejszego i lepszego, to jest stabilność na długich, szybkich łukach. Na przykład jeszcze z dociążeniem tyłu, gdzie mamy na przykład pasażera albo dodatkowe kufry załadowane mocno. Tutaj na przykład takie szybkie zakręty i to mówię, no takiej powiedzmy obwodnicy Berlina, jak sobie lecimy powiedzmy tam pod te prędkości maksymalne 180-200, wchodzimy w tym motocyklem w zakręt i naprawdę on bardzo elegancko takie długie, fajne zakręty łapie, bardzo ładnie reaguje na nie, no i jest tutaj jakby duża stabilność, tak? No, tego nie uświadczymy ani w ER-ce, ani w GSR-ze. Chociaż GSR i tak jeszcze troszeczkę lepiej niż ER6 reaguje na te duże prędkości. Czy te ciasne, szybkie, techniczne zakręty, które on pokonuje słabiej niż ER-ka i GSR, czy to jest jakby przepaść? Czy ten motocykl jeździ tylko na wprost? No absolutnie nie! Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że raczej on idzie w kierunku Fazera FZS 600, tego pierwszego Fazera i tutaj jakby naprawdę on jest dość blisko tego Fazera. Oczywiście tutaj jeszcze parę kilogramów wagi, parę dziesiąt, tak? Kilogramów wagi, bo to jest około 20 kg różnicy. Zrobi pewną różnicę na tym zakręcie, ale on jest bardzo blisko tego Fazera, czyli jest też pewien moment, gdzie jak się dobrze pochylamy, to jest ten punkt przełamania, który musimy przełamać w motocyklu, żeby go zmusić do mocniejszego pochylenia, żeby go troszeczkę wsadzić w ten zakręt. Przy odrobinie wjeżdżenia tak naprawdę no to nie stanowi jakichś wielkich problemów. No to zaraz będzie wracał, bo on se tylko przypałował, a tam nie ma przejazdu. Ergonomia na tym motocyklu, jeśli chodzi o pozycję, pozycja taka dość typowa jak na uniwersalne motocykle z tamtych lat, powiedzmy z przełomu lat 90. i 2000. Jest odrobinę pochylenia do przodu, natomiast nie jest to duże pochylenie. Pozwala on na bardzo długie dystanse, przebywanie długich dystansy. Jeśli chodzi o samo pochylenie pleców, no to jest to absolutnie nieznaczne. Jest to porównywalne z FZS-em 600, jest to porównywalne z innymi motocyklami z tej klasy z tamtych lat, więc tutaj nie robiłbym wielkiego halo. Kąt ugięcia nóg tak naprawdę nie jest też jakiś tam super mocny. Ja to mam troszeczkę podwyższone sety z tego względu, żeby się lepiej pochylać. Sam kąt ugięcia kolan, sam kąt ugięcia pleców, on pozwala na długie dystanse. Ja tym motocyklem strzeliłem teraz w wakacje w 2 dni 700 km po Mazurach i jakoś nie odczuwałem specjalnie zmęczenia. Schodziłem z motocykla po to, żeby zatankować i po to, żeby zjeść, a nie po to, dlatego, że mnie już wszystko bolało i chciałem wyprostować kopyta i plecy. No to tak naprawdę pokazuje, że jest spoko. Konstrukcja jest absolutnie pancerna, absolutnie solidna, silniki się nie psują, no one są słynne ze swojego pancerniactwa. Wszystkie guziki, wszystkie przełączniki, przełącznik skrzyni biegów, sama skrzynia biegów, to wszystko pracuje po tych wszystkich latach tak naprawdę bez najmniejszego problemu. Akurat motocykl ma mały nalot, bo to jest około 20 000 kilometrów udokumentowane, ale ten motocykl naprawdę po tych prawie 20 latach on praktycznie, można powiedzieć, chodzi jak nowy i nie widzę tu wielkiej różnicy między nowymi motocyklami wyjeżdżającymi z salonu, a 20-letnią, porządną Japonią. To jeszcze Wam pokażę, jak dotykam nogami. 1,75 m. Ja mam bardzo komfortowo obie pięty na asfalcie, także na spokojnie 1,75 m zawodnik mieści się na tym motocyklu fajnie, znajdzie sobie ciekawą, dobrą pozycję, dzięki której będzie połykał kilometry i tak naprawdę dotknie elegancko nogami, więc ta pewność też jest tu zagwarantowana. Dodatkowo ta pozycja spowoduje, że w mieście również nie będziemy się jakoś szarpać z tym motocyklem. Da się nim w miarę w porządku manewrować przy wolnych prędkościach. To kolejna zaleta. Plusem jeszcze jest to, że ta jednostka napędowa, że ten silnik jest bardzo prosty w obsłudze, ma duże interwały na regulację luzów zaworowych, luzy zaworowe na śrubach, więc ta archaiczna konstrukcja, archaiczna budowa, no działa też na taki plus jednak, że koszta eksploatacji tego motocykla są stosunkowo niższe. Przechodząc do zegarów, można powiedzieć tyle, że tak naprawdę odpowiadają trendom w tamtych latach. To był 2005 rok, był lift tego motocykla i on dostał wtedy nowe zegary. Takie typowe dwa okrągłe zegary, które w bandziorach praktycznie w każdej generacji występowały, oprócz tej ostatniej. Natomiast tutaj już mamy cyfrowy wyświetlacz. Na tym cyfrowym wyświetlaczu za wiele informacji nie dostaniemy, bo jest tutaj tylko tak naprawdę prędkość. Jest bardzo ładnie, czytelnie wskazana ilość paliwa, trip A, trip B oraz przebieg całkowity i zegarek. Nic więcej tutaj nie ma. Tak naprawdę zupełnie podstawowy zestaw zegarów. No i gdyby nie to, że sobie tutaj dołożyłem wskaźnik biegów, no to ten motocykl nigdy nie wychodził z żadnym wskaźnikiem biegów. W mieście zaletami takiego motocykla będzie pewna, dość stabilna pozycja, dosięganie nogami do asfaltu, liniowo oddawana moc. Jest też dość stabilny przy niskich prędkościach. Tej wagi, mimo że on jest no, kilkadziesiąt kilogramów nawet cięższy niż jego pewna tam powiedzmy konkurencja, tego nie odczuwa się jakoś tak nadmiarowo. Oczywiście no, taką ER6 będzie się manewrowało lepiej. Jest to lepsza pozycja do miasta, natomiast tu mamy troszeczkę też takiego trochę wszystkiego, no bo ER-ką się świetnie lata po mieście i naprawdę jakbym miał do wyboru i bym wiedział, że jeżdżę 100% miasto, no to taka ER-ka będzie powiedzmy fajniejsza niż ten motocykl. Natomiast jak wiem, że 2 razy w roku robię sobie 1000 km wycieczkę, no to powiem szczerze, że wolę bandziora. Zawias jest dość odporny na dziury i wszelkiego rodzaju jakieś wyrwy, studzienki. No nie jest jakimś twardzielem, jest taki w miarę miękki, ale też nie jest miękkiszonem. Tej wagi tak naprawdę nie czuć jakoś znacznie, aczkolwiek oczywiście będzie różnica między zeciorami, między ER6 nawet, a między tym motocyklem. No będzie różnica, bo to jest 20 czy 15 lat konstrukcyjnie. Minusami w mieście jest to, że olejak, nasz kochany, wspaniały silnik, który ma swoją wielką rzeszę wyznawców, bo to niemalże kult, niestety nie lubi stania w korkach w bardzo gorące dni i on nam się tutaj zaczyna grzać. Temperatura silnika po prostu rośnie. Oczywiście ona opada, kiedy już ruszymy i wystarczy, że jedziemy 20-30 na godzinę, ona zaczyna się stabilizować, natomiast takie stanie w korku przy tych 30 stopniach, no to sorry, ale ono nie jest super dobre dla tych silników. Wadą kolejną jest też jednak niemałe spalanie, bo troszkę się zaskoczyłem tutaj, 6,5 litra, tak trzeba liczyć w porywach. No, udało mi się na obwodnicy Berlina, jadąc tam powiedzmy te 180 na godzinę cały czas na niemieckiej autostradzie, wejść nawet w okolice 10 litrów, także nie jest to jakiś mistrz ekonomii, ale ma to też swoje zalety. No im więcej motocykl pali, tym bardziej przyspiesza ocieplenie klimatu, a to powoduje, że mamy dłuższy sezon. Także ja lubię takie motocykle. Te pieniądze, które wydajemy na paliwo, bo on więcej nam wypali, to tak naprawdę jest inwestycja długoterminowa, bo za jakieś 10-15 lat może w ogóle nie będziemy mieli zimy, a to by było super. Samo lato. Na trasie motocykl będzie się spisywał równie dobrze, co w mieście, W żadnym z tych środowisk nie będzie się spisywał wyjątkowo super, ale w każdym z tych środowisk da sobie fajnie radę i zapewni nam naprawdę fajny komfort i fajną jazdę. Na trasie ochrona przed wiatrem jest jakaś owieweczka, półowieweczka. No jak na tamte standardy mieliśmy Horneta 600S-kę i FZS-a, który też był tak, z taką właśnie półowiewką. Moim zdaniem tu jest ochrona przed wiatrem gorsza niż w Fazerze FZS 600. Tam jednak te 160 na godzinę, nawet 180 na godzinę to jeszcze była taka prędkość, gdzie no już mieliśmy zawirowania, ale dało się jechać. Tutaj też da się jechać, natomiast już czujemy większy napór powietrza, szczególnie jakoś tak na barki i trochę na ten kask, na głowę. Dobre jest to, że to nie są zawirowania powietrza, które nam machają łbem, tylko to jest po prostu równomierny, w miarę taki skoncentrowany nacisk. Także im szybciej jedziemy, tym większy napór powietrza, ale nie są to powiewy takie trzepoczące. To jest tyle dobrego. Ochrona przed wiatrem na 4. Mogłoby być lepiej, ale nawet w standardowej owiewce jest całkiem spoko. Da się normalnie jeździć, da się zasuwać nawet z V-Maxem, jest ok. Kolejnym plusem na trasie jest świetna elastyczność, nawet zapakowany na maksa, nawet z jakimś tam pasażerem. On oczywiście nie będzie dynamiczny, on oczywiście nie będzie nam zapierdzielał, natomiast on nam się dźwignie z tych niskich obrotów, nawet na 6, nawet na 5 przy wjeździe do miasta. Nie musimy tyle wachlować skrzynią biegów, żeby on w ogóle chciał jechać, tak? On nam się nie będzie dławił, nie będzie krzyczał do nas, że zmień mi bieg na niższy, bo się zaraz zaduszę, zadławię, zawibruje na śmierć, tylko on po prostu odkręcimy i pojedzie. Co ciekawe, nie boi się jakoś bardzo okazjonalnego zjechania z drogi asfaltowej i przejechania po jakiejś utwardzonej drodze szutrowej czy jakimś tam lekkim piachu. No oczywiście wiadomo, że to musi być taki z głową zrobione. Co ciekawe, będąc z nim na Mazurach parę tygodni temu, miałem okazję dość nieprzyjemną przejechać prawie 30-kilometrowy odcinek po szutrach, gdzie nie wiedziałem, że tam będzie szuter. Jeszcze byłem do tego zapakowany dość porządnie we wszystkie kufry. No i co? I dało się. Nawet momentami już w akcie desperacji jechałem 50-60 na godzinę. Chyba nawet do 70 doszedłem, żeby tylko jak najszybciej te drogi utwardzone, szutrowe, czy tam jakieś piachowe, leśne przelecieć. Także no daje radę. Oczywiście wiadomo, że z głową. No i to, co jest jeszcze jego fajną zaletą przy właśnie autostradowej jeździe w porównaniu z konkurencją, to jest to, że on przy tych dużych prędkościach jest bardzo stabilny, jest najcięższy z całej tej stawki, ale to gwarantuje nam to, że czy jakieś wiatry boczne, czy czołowy wiatr, on nam nie rzuca tym motocyklem, on jest stabilny, jest też stabilny przy takich długich łukach z dużymi prędkościami, no i to jest jego duża zaleta. Plusem w trasie będzie jeszcze to, że ten motocykl seryjnie mógł być wyposażony w zestaw kufrów, który ja właśnie tutaj mam, i są to 3 naprawdę fajne, duże kufry od Suzuki, dedykowane, malowane w kolor. No i to jest fajne, no bo mamy fajne, ładne rozwiązanie, praktyczne i seryjne. To, co mnie rozczarowało w tym motocyklu na trasie, to jest jednak mały bak. Myślałem, że kurczę, 300 km będzie robił sobie na spokojnie i dopiero będziemy musieli patrzeć na najbliższą stację benzynową, natomiast w praktyce okazało się, że on matematycznie te 300 km przejedzie, no ale wiadomo, że nie dojeżdżamy do samego końca paliwa, gdzie nam zostaje szklanka paliwa w baku, tylko realnie 250 km musimy zacząć się rozglądać za stacją benzynową. 20-litrowy bak paliwa, no Fazer miał 23 litry, czyli de facto to, co my tutaj już mamy wyjechane całkiem, 20 litrów, to tam się dopiero zapalała rezerwa. I to jest ta różnica. Fazer miał jednak dłuższy zasięg i tam spokojnie 300 km, ponad 300 km, dopiero człowiek zaczynał się rozglądać za stacją paliw. Natomiast tutaj realnie 250 km zaczynamy się rozglądać za stacją paliw, 270, 280, no to już musimy zatankować. Tam się nagrywa? No widzicie, takiego kogoś mi brakuje przy tych nagrywkach, bo ja za każdym razem muszę iść tam, zobaczyć, wrócić, zobaczyć, wiesz. A czasami jak nie jestem pewien, to nawet próbne nagranie robię, żeby pójść i odtworzyć. No tyle czasu, że to masakra. Podsumowując, bandziora, powiem tak. Na plus działa to, że jest naprawdę zdecydowanie lepszy w rzeczywistości niż papierze i to było moje największe rozczarowanie, bo w ogóle nie miałem w planach kupowania tego motocykla, a muszę wam zdradzić, że to jest mój prywatny motocykl, bo go kupiłem. Bardzo dobre osiągi, jak na 78 koni i 59 N, no to gdybym się nim przejechał i nie wiedział, że tyle ma, to bym powiedział, że to jest około 100 kon na 600. Bardzo dobra ergonomia, która nam pozwala zarówno na jazdę w mieście, jak i na trasie i nie musimy tu szukać jakichś wielkich kompromisów. Daje radę w turystyce, natomiast turystyka, no to przy 600 to jest turystyka solo zazwyczaj. Ja bym tutaj nie polecał jeździć z pasażerką. Jak mamy pasażerkę, komplet kufrów i chcemy jeszcze jechać w góry, no to tutaj zostaje nam duży bandzior. No i powiedzmy taki Universal Japan Bike at the finest. No, jest uniwersalny, miasto, trasa, przyspieszanie. Opierdzielimy naprawdę praktycznie wszystkie samochody, nie jednego Porszaka spod świateł. Zasmucimy pana w krawacie, w BMC, jakiejś tam M3 za 10 000 złotych. Do tego wszystkiego mamy to opakowane, wszystko w fajnym motocyklu, z fajną, ładną owiewką. Motocykl stylistycznie całkiem ładny. Czego chcieć więcej? Natomiast rozczarowało mnie jednak zasięg łamany przez spalanie. Może te spalanie około tam 6-6,5 litra jeszcze jest jakoś tam w miarę ok, mówię tu o średnim spalaniu. Natomiast ten zasięg 250 km, kurczę, no jednak mnie troszeczkę rozczarował. Myślałem, że 300 km zrobi na jednym tankowaniu. Rozczarowało mnie to, że gaźniki w tym motocyklu były pakowane do tych motocykli do 2007 roku i ten stary olejak, który już ma ćwierć wieku, on się dobrze spisywał, ok, no ale kurczę, nigdy nie zrobili go w bandziorze z wtryskami paliwa, dzięki czemu mamy tutaj takie łocięgno i za każdym razem jak odpalamy na zimnym, to się musimy jeszcze certolić z tym właśnie cięgnem od ssania. Wadą tego motocykla możemy powiedzieć, że jest to, że jednak skręca troszeczkę gorzej niż ER6, niż GSR, nie jest tak bardzo responsywny. Natomiast niestety no muszę tutaj dodać, że zaletą w stosunku do tych motocykli jest prowadzenie na autostradach. No i wadą jeszcze jedną jest to, że ten motocykl nie lubi pałowania podczas stania. No, palenie gumy to nie jest jego ulubione hobby, po prostu nie ma tutaj chłodzenia odpowiedniego. Stanie w jakimś wielkim korku mega przy 30 stopniach to nie jest jego ulubione środowisko. Natomiast jak już jedziemy i już ruszymy, no to sam silnik jest nie do zarypania. Skoro dotrwałeś już do końca, to obejrzyj jeszcze te filmy, które Ci się właśnie wyświetlają, a jest to bezpośrednia konkurencja z klasy 600 dla naszego bandziorka, dzisiejszego gościa.